Radio Elta. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I dotarliśmy do finiszu tego tygodnia i tematu dla reportera. Jest piątek, jest Jarek Adamek. Dzień dobry. Dzień dobry, znaczy temat dopiero zaczynamy, ale ostatni w tym tygodniu, rzeczywiście. Tak jest. Marcin Hałusek w studiu numer 1. I ostatni raport covidowy w tym tygodniu. Dzień dobry. O kolejnych 7 osobach z naszego regionu zmarłych z powodu COVID-19 lub współistnienia wirusa z innymi chorobami poinformował wczoraj Główny Inspektorat Sanitarny. Zmarli mieszkańcy powiatów Wschowskiego, Jarocińskiego, Kościańskiego, Gostyńskiego, Rawickiego i jedna osoba z Leszna. Uściślając, dodam, że tylko w jednym przypadku jako przyczynę śmierci podano COVID-19. Pozostałe zgony zarażonych miały związek z innymi chorobami. Liczba zakażeń w kraju i w Wielkopolsce nieznacznie wczoraj wzrosła. W regionie raczej obserwujemy stabilizację. Wczoraj było około 150 nowych przypadków, najwięcej w Lesznie, gdzie pozytywny wynik otrzymało 35 mieszkańców. W powiecie leszczyńskim są 22 nowe przypadki, w jarocińskim 26, w olsztyńskim i kościańskim po 21, w rawickim 20 i w gostyńskim 13. W powiecie wschowskim wykryto 12 zachorowań, a w górowskim 5. W nowym sposobie raportowania przekazywanym przez Główny Inspektorat Sanitarny nie ma niestety danych dotyczących liczby aktywnych przypadków wirusa na terenie danego powiatu, a także informacji o osobach przebywających na kwarantannie i o zdrowieńcach. Mamy jednak nadzieję, że państwo zdrowiejecie w szybkim tempie. Jak ktoś by zdrowiał, nawet może do nas zadzwonić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Marcin Hałusek, 65 529 5529 to nasz numer telefonu. I rozpoczynamy już teraz odbieranie waszych połączeń. Nie trzeba długo czekać. Mamy telefon. Dzień dobry, witam. Uwaga, uwaga. Tak. O, jakiś tutaj oficjalny bardzo jakieś stanowisko ktoś chciał zająć, takie, ale... Myślę, że niekoniecznie. Myślisz? Na antenie, tak. Uwaga, uwaga. 65 529 5529 to nasz numer telefonu. Biuro reklamy pod innym numerem. Tak, myślę, że mogła to być reklama, chociaż zabrzmiało to jak... Uwaga, uwaga, przeszedł koma 5. Proszę państwa, jutro te sklepy w galeriach się otwierają, przypominam. No właśnie, też mówiliśmy o tym z Patrycją i... Wybieracie się na... Absolutnie, ale ja jestem tego zdania, że po prostu jutro godzina 10 i nie będzie gdzie stanąć przy jakiejkolwiek galerii. Nie rozumiem tego fenomenu, ale... Cóż a może, ja się zdziwi, a może się zdziwisz. Wątpię się to bardzo. Dzisiaj Black Friday, także... Odbierzmy telefon. Dzień dobry. Uwaga, uwaga. Jednak... Mamy stan epidemii. Media i politycy. Czy my chcemy posłuchać tego? To może niekoniecznie, bo nie wiem, co jest dalej, przykro mi, ale no pewnie tutaj... chciałbym jednak się powstrzymać od emisji tego dźwięku na antenie. Ktoś próbuje jakiś swój przekaz do świata tutaj wygłosić. Okej. Okay. 65, 529, 5529. Próbujemy, no co? No, może się ktoś inny wbije. Mam nadzieję. Hey. Czekamy. Różnie to może być. Piątek, jak widać, przynosi ciekawe sytuacje od samego rana. A niektórzy się dobrze bawią. Jak to mówią, Piątello wjechał, tak? Piątello wjechał, zgadza się. Dobrze. Spróbujmy. Do trzech razy sztuka. Halo? Tym razem nie ma nic. Dzień dobry. Dobry. Witamy panią, słuchamy. Ja dzwonię odnośnie wywozu odpadów komunalnych. Mhm. Mam dwa pojemniki, jeden kwadratowy, jeden okrągły. Cały czas były odbierane obydwa pojemniki. W ubiegłym miesiącu oczywiście opróżniono obydwa pojemniki, ale w okrągłym mi zostawili kartkę, że muszę wymienić na kwadratowy. Ja chciałam się dowiedzieć, na jakiej podstawie. Jak pojemnik jest dobry, oryginalny do odpadów, pojemnik taki na odpady zmieszane, jak rozumiem, tak? Dokładnie. Ten kwadratowy, plastikowy ma pani na zielone. Nie, kwadratowy mam do odpadów mieszanych i drugi mam... Ma pani dwa pojemniki na zmieszane. Aha.
I że musi pani ten aluminiowy okrągły wymienić, tak? Ale on jest plastikowy, też ten okrągły jest plastikowy. Ma uchwyty, ma wszystko, jest cały. I na jakiej podstawie ja muszę wymienić? Nie wiem, ale spróbujemy się dowiedzieć. Może jest jakiś niewymiarowy, może nie pasuje do tych maszyn, samochodów. No nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. No, ale cały czas było odbierane, no bo... Ostatnio jak mi nie odebrali, bo ja się pytałam, panowie powiedzieli, że samochód nie jest dostosowany. No tak właśnie podejrzewałem, że to jest jakiś może nietypowy pojemnik o jakichś nietypowych rozmiarach. No ale cały czas od samego początku, jak tylko są wywożone odpady, no pojemnik był opróżniany i samochód był dostosowany, teraz raptem, nie wiem. Może nie był, ale to jest taki 120-litrowy pojemnik? 120-litrowy, taki 120 normalny litrów, pojemnik. Tylko jest okrągły. Tylko jest okrągły, a nie kwadratowy. Znaczy w formie walca. Dobra. No, to spróbujemy się dowiedzieć, czy tam może jakieś są zmiany, może... No, nie wiem. No, nie odpowiem pani tak z głowy. Myślałem, że chodzi o aluminiowy pojemnik, ale to jest... Nie. Plastikowy. Plastikowy. No, ja bym musiała teraz znowu wydawać pieniądze i kupować nowy. Podpisywałam umowę. Nie było wyznaczonych kształtów pojemników. Czy mówi pani, że umowę podpisywała, czyli pani nie jako mieszkaniec, tylko jako firma? Nie. No ja z firmą podpisywałam umowę o wywóz śmieci, nie? Z A to w jakiej miejscowości? Z Kościana. Kościan. A, widzi pani. Dobrze, że pani mówi, bo to jest, że tak powiem, inny podmiot odbierający śmieci. Szczępinia, tak jest. To tam będziemy musieli zapytać, o co chodzi i na czym polega ten wymóg, który pani postawiono. Dziękujemy pani bardzo. A jeszcze mam taką sprawę, niech mi pan powie, bo ja mam 75 lat i ja nie wiem, jakie odpady komunalne są z tych zmieszanych, bo tak, wszystkie śmieci segregujemy, czyli folie, plastiki, tam bio i te inne, nic się tam nie wrzuca. Wrzuci pan kawałek drewna? Nie. Kawałek styropianu? Nie. Zbitą szybę? Nie. Teraz słyszę, że mają być pojemniki do popiołu jakieś znowu. Znaczy, ja nie wiem, jak jest w Kościanie, akurat tutaj w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. W jednej gminie, dokładnie w Osiecznej, chcą taki program pilotażowy wprowadzić na popiół. Nie wiem, jak jest w Kościańskim. To też będziemy musieli się dowiedzieć i sprawdzić. Wie pani co, co podmiot prowadzący gospodarkę odpadami, inne są chyba rozwiązania. Bo na przykład szybę, z tego co słyszałem, jeżeli komuś się stłucze coś szklanego i to nie jest opakowanie bynajmniej, to wtedy idzie do zmieszanych, ale tak jest tutaj. Natomiast jak jest w Kościańskim, tego dokładnie nie wiem, bo wiem, że szyba, no czy to nie jest klasyczne takie szkło opakowaniowe. Także no spróbujemy w takim razie podpytać w tym związku, który jest na terenie Kościańskiego i tam właśnie Czempińskiego i w tamtą stronę. Zawsze zapominam, jak się nazywa ten związek, ale... Select, właśnie. Jakie tam są rozwiązania? Jak być może mają też taki regulamin bardzo dokładny, na przykład gdzieś dostępny na stronie internetowej. Poprosimy naszego kościańskiego reportera, żeby to dla pani sprawdził, dobrze? No właśnie, bo miałam kawałek styropianu, na przykład to mi pan powiedział, że on mi tego nie powinien odebrać, bo ja to powinienem sama zutylizować. No to no sama to chyba nie, to raczej do przoku by pani musiała oddać, ale jak duży ten kawałek jeszcze, to jest pytanie. Bo to... No to mały kawałek to był, no mały kawałek, tam wiem, może 10 na 20 centymetrów. A centymetrów, jak metrów, to byłby problem. Nie, bo to by się nie zmieścił do pojemnika. Człowiek dobrze upchał. Dobrze, spróbujemy naszego Piotrka Pewińskiego poprosić, żeby sprawdził, jak to wygląda na terenie Związku Select. Po pierwsze kwestia segregacji odpadów, po drugie kwestia no właśnie tego nieszczęsnego plastikowego kubła, który rzekomo ma pani wymienić. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy. 65 529 5529. Pierwszy telefon za nami i czekamy na kolejne. Tematy śmieciowe się będę specjalizował powoli. Dzień dobry. Mamy kolejny telefon, tak jest, witamy. Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo postawili na Franciszka w stylu trzy chodki na studzience i z zakrętu Franciszka w stylu na Księciowską w ogóle nie idzie przejechać. Tam koło tego centrum handlowego, tak? Tak. Chopki są.
Ale one są takie, że uniemożliwia. Słupka jest zapadnięta i postawili na tym trzy chopki. Słupki! I tak stoi kilka dni. Słupki! No. Słupki, nie chopki. Takie, no, słupki. Słupki, studzienka. No dobrze, no pewnie będą musieli to tak szybko, jak to możliwe, naprawić, dlatego postawili, żeby ktoś tam nie wpadł. No cóż, poprosimy, no zarząd dróg pewnie to ustala z wodociągami, pewnie wodociągi będą to robić. Dobrze, że są słupki, to znaczy, że ktoś już wie, że trzeba tam dokonać naprawy. Teraz tylko pytanie o tak zwane siły i środki i moce przerobowe. Póki co, szanowni kierowcy, słyszycie informacje przy wyjeździe z ulicy Świętego Franciszka Zasłużył w ulicę Święciechowską. Jest takie utrudnienie, więc może lepiej przejechać, teraz myślę szybko, albo Kinińskiego, albo Szczepanowskiego, tak? Kamil? Albo dookoła. Pamiętasz? No ja właśnie mówię dookoła. Tylko. Eryk. Eryk, przepraszam. Ale może być Kamil. Dlaczego ja powiedziałem Kamil? Nie wiem. Ładne imię, no. Pozdrawiamy serdecznie naszego muzycznego. Nie wiem, może z nimi się skojarzył. Dobrze. Szanowni kierowcy, jest taki problem, więc wiedzcie o tym. Natomiast mam nadzieję, że ta studzienka zostanie szybko naprawiona. 65, 529, 5529. Czemu ja powiedziałem Kamil? Ja już Arek byłem, ale Kamil nie. Jakaś freudowska pomyłka. Dzwońcie do nas, kochani, w sprawach wszelakich. Może dzisiaj znów jakiś temat się pojawi taki do rozważań, do dyskusji, tak jak wczoraj ten parking na rynku. Swoją drogą, przypominam, jest artykuł w portalu LKPL, jest sonda, można zagłosować. Można. Przekazuję pozdrowienia opinię. Też od naszego muzycznego. Stwierdził, że przywołał myślami. Ja się stęskniłem za nim, bo on biedny zdalnie pracuje i już go dawno nie widziałem, a my zawsze uwagi wymienialiśmy na temat na przykład seriali. 65 529 5529, nasz numer telefonu. Zapraszamy bardzo serdecznie w sprawy wszelakie. Dzisiaj piątek, to nie jest poniedziałek, więc ludzie za bardzo się nie bulwersują, ale tak, ale mówię, chyba przywykliśmy. Można zadzwonić, że tak powiem, niekoniecznie z jakąś taką... Absolutnie, oczywiście. Dolegliwością bytową, tylko z jakąś sympatyczną na przykład wieścią albo informacją taką, którą z innymi państwo byście chcieli podzielić. Dzień dobry. Mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Tu się kłania Rawicz z tej strony, stały słuchacz waszego radia. I chciałbym właśnie wam powiedzieć na weekend, was trochę pocieszyć, że właśnie wspaniale słucha i aż przyjemnie się robi, cieplutko, tak nastrojowo, normalnie. Poezja. 2 stopnie na plusie, dokładnie. Normalnie gorączka. Dziękuję. Gorączka z sobotniej nocy. Serdecznie panowie. Dziękujemy panu, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie i wszystkich mieszkańców przepięknego ogrodu Rawicz i okolic. 65 529 5529. Zapraszamy, polecamy się. I dzwońcie, zobaczymy co dzisiaj takiego nam wyniknie z ciekawych rzeczy. Takie telefony jak przed momentem też bardzo lubimy, więc polecamy się. Lubimy oczywiście, chociaż zawsze czerwienimy się, bo my skromni ludzie jesteśmy. Wszyscy, jak jeden mąż i jedna żona. 65 529 5529. Skromno dzisiaj z tymi telefonami. Drodzy słuchacze, proszę wybierać nasz numer, proszę dzwonić i mam nadzieję, że apel już teraz poszedł w sieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Jeszcze raz Rawicz. Ja chciałbym pozdrowić mojego kolegę serdecznego z pracy, który właśnie jest chory na COVID-a. Krystian. Panie Krystianie, no dużo zdrowia życzymy. Mamy nadzieję, że pan przechodzi w miarę łagodnie. No z tego, co się dowiedziałem, to no, ma tam gorączkę, którego w kościach łamie, ale stwierdził, że nie jest źle. No to fajnie, to tak. Tęskniemy za nim, tego a nie pozdrowić. Dziękuję. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie i tak jak mówię, szybkiego powrotu do zdrowia i łagodnego przebiegu choroby panu życzymy. Zresztą jak wszystkim państwu, którzy akurat no, mieli to nieszczęście się zarazić i nas słuchają. To się skończy. Się skończy zarówno dla was, jak i najszybciej. Dla ludzkości. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy pana. Tak, słuchamy. No, ja chciałem pozdrowić też Kamila. Muzycznego. Naszego muzycznego. No, pana Jarka chciałem pozdrowić. Dziękuję. Świetnie pan tańczy bugi. Co się dzieje? Znajomy. Proszę, ale proszę, no. Proszę kontynuować. Myślmy może tutaj. Dobrze. Bo jak chciałem po prostu, jestem tu, słucham was wiecznie. Mm-hmm. Czasami się bawię maskotkami i chciałem was bardzo pozdrowić. To ja już wiem, kto to jest. To jest pan Sułkowicz, no. Tak? Tak jest. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Także chciałem trochę tej energii przekazać wszystkim takim tym, co
to są smutni dzisiaj. Dziękujemy. No, ja jestem zawsze. Wiem, zauważyliśmy. I tak się trzyma. I tak, to trzeba się tak trzymać właśnie. Dziękujemy bardzo. Ja nie wiem, czy znasz ten w ogóle temat. Ja no, wrzuciłem tam właśnie na Facebooku taki filmik swój. Dobrze, to będę zerkał. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy i słuchamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja jakiś czas temu, już dosyć dawno, dzwoniłam w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Obrońców Lwowa na wysokości stacji Orlen. Nie wiem, czy pan pamięta. Tak. No właśnie, i ja chciałam zapytać, czy może coś pan się w tej sprawie już dowiedział, bo ja wczoraj jadąc tam, no osobiście muszę powiedzieć, że po prostu potrąciłabym panią. Po prostu ja jej nie widziałam, ona no, chciała wejść na te pasy, ale no, nie było jej widać kompletnie i naprzeciwka też nikt nie jechał, żeby ktoś się zatrzymał. No jest to naprawdę niebezpieczne tutaj z mojego punktu widzenia to przejście i coś tam naprawdę by się przydało, chociażby jakaś lampa ostrzegawcza, no nie wiem. Ja pani co, no przekazywaliśmy tę prośbę nawet dwukrotnie zdaje się. I odpowiedź jest taka, niestety, że póki co, to tam jakiś znak pionowy tylko postawiono, czy miano postawić. Natomiast jeżeli chodzi o taką konkretniejszą modernizację, no to raczej miasto czeka na przebudowę tego odcinka ulicy Obrońców Lwowa. Więc taka jest odpowiedź, że no póki nie ma, bo to jest w planach, prawda? Tam od Lipowej idzie ta modernizacja w stronę tam Fabrycznej. Teraz zacznę od drugiego końca na Fabrycznej. Jest w planach modernizacja także ulicy Obrońców Lwowa, jest także w planach modernizacja ulicy Norwida i później Alei Krasińskiego. Natomiast no żadnych terminów póki co nie podają. No i mówię, odpowiedziano, że no na razie nie jest tam planowane jakieś szczególne wyróżnienie tego przejścia. Dlatego no... szkoda, bo nie dosyć, że tam jest dosyć ciemny ten punkt, no to jeszcze tutaj po tej stronie właśnie stacji są żywopłoty, więc to już w ogóle tam... Tak. Wie pani co, ja dla spokoju sumienia jeszcze raz tę prośbę przekażę, może gdzieś tam ktoś ją... Kropla drąży skałę, tak jak zawsze mówię. Rozumiem. Natomiast no póki co, szanowni kierowcy, no uczulamy was rzeczywiście na to miejsce, bo to jest takie trochę niespodziewane przejście dla pieszych. Bo tam nawet te pasy są też słabo widoczne w ogóle na jezdni. Tak. Macie przejście dla pieszych na przykład tam na wysokości ulicy Starozamkowej Lipowej. Tak, i tam jest zupełnie inaczej, koło Ronda, bo tam w ogóle są... Tak, i lampy są bardzo ładnie oświetlają i to przejście też... No bo już jest zbudowane, przebudowane po modernizacji. Więc nadzieja tylko w tym, że jak przebudują, to będzie lepiej. No, ja jestem pewien, że będzie lepiej, natomiast no pytanie, kiedy to przebudują. Natomiast rzeczywiście, szanowni kierowcy, jak miniecie tamto skrzyżowanie, to rondo i jedziecie dalej, no to za chwilę macie kolejne przejście na wysokości stacji benzynowej. Tam ludzie do tego supermarketu chodzą i na stację benzynową, bo też dzwonił swego czasu pan, który mówi, że on tak sobie lubi tam po napój energetyczny podejść. No także ludzie tamtędy chodzą, kierowcy, zwracajcie uwagę, że w tym miejscu mogą wam się pojawić piesi na ulicy i oni są w dodatku na przejściu, więc tak uczulamy, a do miasta będziemy zwracać się z prośbą o to, żeby może jeszcze raz rozważyć jakieś szybkie, choćby doraźne doświetlenie. Dziękujemy. Dziękujemy i tutaj robimy krótką przerwę. I wracamy do tematu dla reportera, ostatni w tym tygodniu, zatem proszę korzystać z tej okazji, bo wracamy dopiero w poniedziałek. A tymczasem mają państwo 9 minut na to, żeby się do nas dodzwonić i ktoś dzwoni. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry, może państwo mi odpowiecie, ja mam taki problem. Kurczę, coraz więcej ZGO na nas zarabia, a my coraz więcej za śmieci płacimy. Jak to jest? No mam nadzieję, że w tym roku nie czeka nas jakaś podwyżka, znaczy w przyszłym, chociaż nic nie jest oczywiście na tym świecie pewne poza śmiercią i podatkami. No już podnieśli o 100% śmieci. Ale gdzie jeszcze? W Jarocinie. A widzi pan. Znaczy, no, jak to tłumaczy Jarociński Związek, tego dokładnie nie wiem, natomiast zazwyczaj te podwyżki, które następowały od początku roku, bo to większość tych podmiotów gospodarujących śmieciami od początku roku podwyższały opłaty w związku z niestety zmieniającymi się przepisami. Zwłaszcza jeżeli idzie o zagospodarowanie odpadów takich wysokoenergetycznych, które trzeba niestety przerabiać termicznie. Nie wiem, czy w Jarocinie jest spalarnia?
Nie. Nie ma chyba. No właśnie, więc to trzeba wysłać jakiejś firmie, która to spali, a te firmy sobie słono liczą, bo one są, ich jest dużo mniej niż chętnych do spalania. Więc wiem, że to było jedno z wytłumaczeń. No, masa zmian. Na początku roku tak było, że wiele gmin porównywaliśmy ze sobą i Jarocin był jedną z tańszych, jeżeli idzie o zagospodarowanie odpadów, tę opłatę śmieciową tak zwaną. No i tutaj wszyscy byli zbulwersowani, że w Jarocinie jest tak tanio, czemu u nas tak drogo, jak rozumiem, Jarocin już sobie to wyrównał. No ale czemu na przykład z Mosiną podpisywali umowę i z Mosiny będą do nas wozić śmieci? To powinni zarobić, prawda? No dokładnie, a druga sprawa jest taka, że ani nie odbierają elektronarzędzi, ani nie odbierają gabarytów. Człowiek chce sobie pokój wyremontować, przyczepki nie ma, to teraz musi transport wynajmować, żeby jakieś śmieci wywieźć. A niech mi pan powie, jak się u was zagospodarowuje te wielkogabarytowe? Nie odbierają, trzeba przywieźć, tak? Tak, no odbierali jeszcze, ale teraz już nawet nie odbierają i trzeba to wszystko tam na własną rękę. Nie macie państwo takich objazdowych zbiórek? No nie mamy. Nie macie, bo myśmy mieli, znaczy mamy. Dwa razy w roku można wystawić przed dom. No u nas też tak było, a teraz już nie ma. No to jest trochę smutne, ale dobrze, to w takim razie temat do, rozumiem, samorządowców Jarocina z pytaniem, jak wygląda teraz to gospodarowanie w tych nowych realiach, czyli co się zmieniło w systemie zagospodarowania odpadów właśnie tam. No poprosimy, może ktoś odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami nam takich... Super by było. I dla państwa oczywiście przede wszystkim takich odpowiedzi udzieli. Dziękujemy panu bardzo za... Jeszcze na koniec chciałbym dodać, nie lubię PiS-u. Wolno, to wolny kraj. Jak ja kocham temat dla reportera, jest tak, po prostu, no nie wiesz, co się zdarzy. Nie wiesz, co się zdarzy i jesteście po prostu niesamowici. Zaczęło się też politycznie kłócić. Życie jest pełne niespodzianek. Swoją drogą, te zbiórki wielkogabarytów zawsze są dla mnie takie urocze, bo ostatnio właśnie wystawiłem sporo i powiem państwu, że zanim przyjechali odebrać z MZO, to już właściwie nic tam nie zostało. Znaczy, naród sam mi odebrał. A, to ja znam, to ja znam. W centrum miasta to jest bardzo tak. Częsty widok. Bardzo częsty. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Proszę ściszyć radioodbiornik, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Halo? Tak, prosimy ściszyć radio. My się słyszymy w telefonie. Mówi Ryszard z Góry. Radio ściszyć. Halo? O tam, proszę słuchać małżonki, ona tłumaczy, żeby radio ściszyć. I pan z Góry dzwoni w sprawie. Tak, mówi Ryszard z Góry. Witamy panie Ryszardzie. Proszę panów, oglądam tak telewizję i słyszę o tym psioczeniu na tych burmistrzów, na niezałatwianie różnych spraw, przewlekłość, ordynarność nawet do petentów, prawda? No nie wiem, bo ja akurat nie oglądam telewizji, ale może tak być, proszę mówić. No jest. A ja chciałem panu powiedzieć, jak jest w Górze. Słucham. Proszę państwa, w Górze mamy taką wspaniałą burmistrz Irenę Krzyszkiewicz, która, ja nie wiem, ona tak wyszkoliła swoich pracowników, że ja składałem 3 wnioski. No nie wiadomo, o co chodziło. Jakie było moje zdziwienie, że rano złożyłem wniosek, w tym samym dniu już jest decyzja, goniec przynosi o 16 decyzję, następny wniosek składam, na drugi dzień już była decyzja, gdzie tu mówi się o opieszałości. Mało tego, proszę mi powiedzieć, widzę panią burmistrz, często chodzi ulicami, sprawdza, co by tu jeszcze poprawić tego. W rynku koczują bezdomni u nas. Wszędzie są. Proszę panów, podchodzi pani burmistrz do bezdomnych, podaje rękę, wita się, pyta się, co im trzeba. Proszę mi pokazać burmistrza w Polsce, który by podał rękę bezdomnemu. On by chyba z rolem potem tą rękę pumeksem szorował, ja nie wiem, w ogóle by nie podał. Od tego trzeba zacząć. Pani burmistrz chodzi, podaje rękę, wita się, pyta o to. Następna sprawa. W interwencji w telewizji, no już gromy się sypią na opiekę społeczną, prawda? No jeszcze raz powtórzę, nie oglądam, ale wierzę, tak? No. Mamy takie dwie wspaniałe panie. Edytę Wisiecką, Mariolę Palczyńską. To jest kierowniczka i zastępca kierowniczki. Te panie no po prostu tak dbają o to, aby było dobrze mieszkańcom. Kto pójdzie? Załatwione pozytywnie.
patrzę w telewizji, 10-20 zł tam bezdomnemu czy jakiemuś biednemu, 50 zł to już jest dużo. U nas jest zupełnie inaczej. Pani burmistrz dba o to wszystko. Proszę panów, taka sprawa jeszcze najważniejsza. Mamy trzy piękne, wspaniałe urzędniczki, które dbają o nas, o nasze miasto, o to, aby nam się żyło lepiej. Na koniec panu powiem, panom, że w dobie tego wirusa wymyśliłem powitanie. Nie mówi się dzień dobry, no bo wiadomo, że tego. Powinno się mówić teraz, niech się wirus omija i ciebie też. O, jak to żyłem. No tego panu życzymy, panie Ryszardzie, dziękujemy bardzo. A czy na pożegnanie też może być tak jak na powitanie? No tak. Oczywiście, niech cię wirus omija. Ja mówię, niech cię wirus omija. Tak i jest. Ciebie też. O, i zapamiętaj to ciebie sobie, też. Zapamiętaj to tak to wie pan, chrześcijaństwa i doba wirusa. Bardzo serdecznie, panie Ryszardzie, dziękujemy. Myślę, że w magistracie głogowskim się teraz wielu ludziom na sercu ciepło zrobiło, że społeczeństwo docenia ich pracę. I zagramy coś specjalnie. A proszę cię uprzejmie. Proszę bardzo. Ja przyznam się, że zapomniałem pana dopytać, czy dostał te decyzje pozytywne, czy negatywne, bo jakby dostał negatywne, a mimo to był tak zadowolony, to już w ogóle by było coś niesamowitego. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy i słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko tylko do przypomnienia, czy coś wiadomo odnośnie czujników smogowych w Lipnie i jak wygląda sprawa gazu w Lipnie? Lipno i gaz. No z gazem chyba wiadomo. Jeszcze na razie nie, bo, ale były interpelacje nawet poselskie składane, więc może coś, już są jakieś odpowiedzi, sobie sprawdzę na stronach państwa posłów. O czujniki dopytamy. Mhm. Dobrze. Czujniki tak? I gaz w Lipnie. To zapisałem, dobrze, że się pani przypomina. Dobra. Będziemy się dziękuję. Też przypominać. Dziękujemy. Miłego dnia w Lipnie. Mam nadzieję dzisiaj równie ślicznie jak w Lesznie. Czyli... No właśnie zerkam, bo oczywiście przypominam, że na lk.pl po prawej stronie, no, pod prognozą pogody, masz możecie sprawdzić sobie państwo. No właśnie nie ma. Najbliżej nie ma. Między Lesznem tutaj i w Śmiglu jest... Znaczy ja przypomnę, że to nie musi gmina, bo to mogą mieszkańcy nawet się na to takie rzeczy zrzucać. Także nie, żeby państwo wyręczali gminę. Natomiast no, jest też taka możliwość, bo to jest taka firma z Krakowa zresztą. Czyli miasta, gdzie smog jest chyba dużym problemem. I takie czujniki wymyśliła i w całej Polsce stawia. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tu dzwonię jeszcze raz właśnie z Rawicza, bo słucham tego waszego radia wspaniałego i odnośnie tego burmistrza, burmistrzów, przepraszam. Pani burmistrz. No w górze to znaniem osobiście, no bardzo fajna kobieta, popieram tego pana, ale odnośnie u nas burmistrz Rawicza, no to nie wiem, siedzi w ciepłym i już nie wspomnę o tych plantach, o tych schodach, o tych podjazdach. I już też się chwalił ostatnio na radio Elka, bo też słyszałem, że tam jakieś kontrole były, te smogowe. To ja bym go poprosił do Rawicza na ulicę tam 30-lecia osiedle. Tak po godzinie 16-17 tam normalnie nie ma czym oddychać. Tak palą śmieciami. Dobrze, jeżeli nas słychać w magistracie rawickim, słyszycie państwo lokalizację. Ja bym prosił, osiedle żeby tam, 30-lecia. Nie wiem, straż podjechała, czy policja, przecież palą czym idzie. Z jednej... Odpady, płacą za odbiór odpadów, korki wystawiają, wszyscy może pojedynczo, żeby coś tam było, żeby nie było, że nie wystawiają. Ludzi 10 w domu, a jeden worek z plastikami, nie wierzę, że tam nie piją jakichś napoi, czy wód, jakiś słodki, czy niesłodki, a potem widać efekty z kominów. Tak jest. Dziękujemy bardzo. Ja przypominam, że to nawet nie jest kwestia czasem palenia śmieciami, tylko nieumiejętnego palenia w piecach, bo to też tak jest, że no, trzeba umieć ten węgiel odpowiednio palić, żeby no, nie szedł ten cały smog z tych kominów, ten brud, ten syf, tylko także to podobne jest takie palenie od góry, od dołu, można sobie to sprawdzić w internecie. Dzisiaj jakoś powietrze w Rawiczu technologię. Jest określone jako bywało lepiej, tak mogę dodać. Czyli nie jest najgorzej, bywało lepiej. Tak to wygląda właśnie. Dzień dobry. Mamy ostatni telefon, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzwonię w odpowiedzi, to tutaj pan dzwonił z 30-lecia. Ja? Jestem kominiarzem.
w Rawiczu obsługuje to osiedle. Główną przyczyną pojawienia się dużego zadymienia jest po prostu nieumiejętność ludzi palenia w piecu. Nie palą od góry, jak jest zalecane, palą mokrym drewnem, mokrym opałem, miałem. Śmieci rzadko się zdarzają, bo ludzie po prostu już płacą za śmieci i wystawiają worki ze śmieciami. Po prostu nieumiejętność obsługiwania się piecami i palenia w nich w odpowiedni sposób, na przykład są kotły górnego spalania, dolnego, no po prostu nie potrafią. O, bardzo się cieszę, że pan kominiarz zadzwonił i potwierdził to, co powiedziałem. Może w Rawiczu zrobić takie szkolenia spalenia w piecach. W Lesznie wiem, że na kilku osiedlach takie szkolenia były. Kto chciał się dowiedzieć, mógł na to przyjść. Może Rawicz też takie szkolenia zorganizuje, ale sprawdźcie sobie państwo. Naprawdę w internecie nawet sobie są filmiki. Sprawdzić, jak wygląda prawidłowe palenie właśnie od góry w piecach. A pana kominiarza bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy panu także dzisiaj dobrej, miłej i owocnej pracy. Zresztą wszystkim państwu takiego dnia życzymy. Słyszymy się w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.